Presentation will be done by Gael and translated by Bartek. Okay. W chwili obecnej zaprezentujemy Wam nasze najnowsze wędki. Prezentację przeprowadzi Gael. No ja będę tłumaczem i będę tłumaczył to wszystko. The Sky One. They are made to. They are the successful. Regard to the successful of Urai, we make this road to go after Urai. Okay, więc prezentujemy Wam teraz wędki Skyward. Są to wędki, które zastępują nam dobrze znaną serię Urai i są troszeczkę poprawione. Speak more. Put the volume up. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Mm-hmm. So we are going to check. One road after the other, so I will explain each time why we have done this road. Okay, więc zaprezentujemy Wam teraz tak na dobrą sprawę wędka po wędce. Będą to różne długości, różne ciężary i zaprezentujemy charakterystykę danego kija. So this one is 2 meters and 70 centimeters, 14 grams. 255 grams. Jest to wędka o długości 2,70 z wyrzutem od 14 do 55 gram. Mm-hmm. As you can see in all the road there are specific things. It's carbon toy on all the model. It's Fuji rig on it. And here you see you've got a line like this which is in tone. It's made to have a stiff action, stronger road. Więc tak, w tych wędkach zostały użyte komponenty, jeżeli chodzi o blank, są to blanki torejowskie, jeżeli chodzi o przelotki, są to przelotki Fuji i dodatkowo blank został wzmocniony oplotem, dzięki temu wędka jest o wiele mocniejsza i bardziej sztywna. So, and this model is made for pike from the shore or big thunder if you got big river or... Ta wędka akurat 2,70 jest stworzona do łowienia sandaczy w bardzo dużych rzekach, ewentualnie do łowienia szczupaków z brzegu. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, to leży tutaj. After? Okay. This one is the same length, 2 meters and 70, but it's 7 grams to 28 grams. So it's more, much more for thunder, asp, perch. Always from the shore. Wędka, którą teraz prezentujemy, jest to wędka długości 2,70 z wyrzutem 7,28 i to jest wędka tak samo, która obsłuży nam sandacze, szczupaki, ale w mniejszych rozmiarach i oczywiście okonie. Ja będę puszczał te wędki, to przeglądajcie je po kolei. So this one is 2 meters on 40 XH. It's 20 to 60 grams. Okay, pike, little small jackbait. Tutaj mamy wędkę o długości 2,40 z ciężarem wyrzutu 20-60 gram. Wędka bardzo sztywna, przeznaczona do głównie łowienia szczupaków. Pike jest. This one is 2 meters 40 and is 10 grams to current to 40 grams. So this is for as you are doing for nitro shad for example, heavy jigged, small shad, and you can shake it quickly with the stiff action to load you. Kolejna wędka to jest wędka taka do naszego stylu łowienia, czyli 2,40 z ciężarem wyrzutowym 10,40. Wędka bardzo sztywna, szybka. Nadająca się idealnie pod jigowanie na większe główki, mniejsze przynęty, tak żeby szybko tą przynętę poderwać od dna. This one 2 meters 10 on 10 to 35 grams. It's the road that I like for thunder, for example, when I'm in boat. Or already if you are belly boat fishing or things like this. You can use a small bait for pike, you can go for... Wędka, którą teraz prezentujemy, jest o długości 2,10, ciężar wyrzutowy 10,35. Ulubiona Gaila wędka na sandacze, na łódkę, bardzo idealna również na łowienie z belly boata, tak? Czyli krótka, poręczna, sztywna szpada.
this one, 2 meters 10, 5 to 25, it's released under action, and or if you are fishing for asp with small bait, you need for perch, for example, in summer with stopwater bait, small crank bait. Wędka 20, ciężar wyrzutowy 5,25, wędka też dobra pod sandacze, można również nią poszaleć na boleniach czy okoniach, idealna do crankbaits. Crankbait, topwater, czyli do woblerów powierzchniowych czy crankbaitów. 1 meter 98 centimeters, 3.5 to 18 grams. It's a kind of drop shot style or small blade. You can use it. Kolejna wędka, 1,98 m, ciężar wyrzutowy 3,5-18 gram. Wędka fajna. One more time for perch. Drop shot for perch, okay. Or small blade. Super. Czyli wędka idająca się idealnie pod małe blaszki, czy metodę drop shot? The finesse game that some of you might know. We have now the power game. Więc jest to nowa seria, bardzo stworzona na bardzo podobnej idei co wędki finesse game. Wędka nazywa się power game. Jest tak jakby dopełnieniem serii Finesse Game. So basically we are in the same range of price. Look at it carefully. It's really really nice design. As the chief manager, as the chief product Jérôme Riffaut used to do, we have delivered here a very very nice rod for the price. Okej, okay, więc wędka jest na półce cenowej z serią Finesse Game, więc naprawdę kosztuje bardzo fajne pieniądze, porównując oczywiście do jakości i wykonania tej wędki. Jak widzicie, design jest bardzo fajny. Za chwilę będziemy je prezentować. So in this, so they are mounted with a seat guide and the real seat is really also something really nice. Because you can access, it's kind of the skeleton type, you can access to the blank directly and have all the information in your hand. Okay, so that's all we're going to say about this power game series. But of course, all kind of techniques that require a little bit more power on the rod, you're gonna choose this one. Więc to by było na tyle o nowej serii i tak jak Fryderyk powiedział, te wędki obsłużą nam no, wszelkiego rodzaju techniki, którymi trzeba ciężko i troszeczkę mocniej łowić. Okay, shall we start with the lures? Let's go. Swimming now. Okay, so we start regarding Edouard. Yeah. 9.5 centimeters, yes? Yes. So regarding to the success of Edouard, we have made a bigger one, 9.5 centimeters. It's floating, of course. It's thinner than Edora was before. The aim was to have a good castability and a good stability on the water. Okay. Więc woblerem, który teraz Wam zaprezentujemy po sukcesie wcześniejszej, mniejszego rozmiaru Hedory, prezentujemy Wam Hedorę 9,5 cm. Jest to tak jakby następca, tylko troszeczkę większy i tutaj kształt został bardziej spłaszczony, żeby przynęta zachowywała się bardziej stabilnie na wodzie. So as you can see, you can make more noise if you want. Idzie za nim, idzie. Możemy zrobić tutaj troszeczkę więcej hałasu w wodzie i bez problemu możemy nadać też tej przynajmniej kształt tego walking the dog. A przy jednostajnym ściąganiu odbędzie... You've got a feather hook on the tail for it's more easy to swallow for perch. And on the tail here there are three big balls
steel, stainless steel, that it's more easy to cast, to have a really precision cast on long cast. W środku są trzy kulki zapadkowe, dzięki czemu ten wobler fajnie lata i na ostatniej kotwicy mamy takiego chwościka, który pomaga głównie przy braniach o koni. And it works on asp, perch, pike, so... Po, przynęta, która działa na bolenie, szczupaki i okonia dzisiaj. Kolejną przynętą, którą prezentujemy, jest to Slattern. Jest to wersja 6,5 cm. Duży crankbait, który znurkuje nam do 3,5 metra. So the idea with this crankbait is really to go really fast, quite deep. So that's the reason the body is more slim. Okay. Więc ten wobler został zaprojektowany po to, żeby po zarzuceniu wędki od razu schodził na duże głębokości, dzięki temu, że ma delikatnie spłaszczony korpus. And another thing here, under the lip, that's the reason you're gonna be able to adjust the depth. We put an extra ring. To attach a John Wade. Więc pod tym woblerem, pod sterem, możecie zobaczyć małe oczko. To oczko jest stworzone do tego, żeby podpiąć tam ciężarek, żeby wobler jeszcze szybciej schodził do dna. So not only it's floating, but you can adjust with different weight and then bringing down to much deeper water. So virtually you can make a sinking crankbait that goes down to 5-7 meters if you wish, and then you can start to crank it. And the position has been carefully designed so it doesn't modify the swimming action. Więc nawet jeżeli dodamy ten ciężarek, nie zmieni nam to pracy tego woblera. Jest to, tak jak mówiłem, wersja pływająca, a możemy ją przerobić po dołożeniu ciężarka na wersję tą. Ale no to miało. So that's that's a crankbait I really like because it goes really fast down, and it has been designed specially for that. So with the you have a weight transfer system, so it's casting really long distance, and so you can fish really fast on deep water. That's really convenient. I tak jak widzicie, Fryderyk powiedział, że bardzo lubi łowić tym crankbaitem, dlatego że on bardzo szybko schodzi głęboko. A kolejna fajna sprawa to oczywiście kulka, która jest przesuwna, dzięki czemu możemy tym woblerem naprawdę daleko i celnie rzucać. Je fais ça parce que le 43, j'ai jamais lancé sur la grande distance. So something new, maybe you don't use so much in your country. It's called overjig. The aim is to we have a rubber jig, but we made a special skirt. It's not only rubber. You've got some bucktail on it and some flashaboo. The aim was to have a rubber jig which can pass in the tree or in the weed, like when we are fishing here in shallow water. What's the name? Over jig. Kolejna nowa przynęta, nazywa się to over jig. Jest to przynęta, która ma pod spodem specjalną blaszkę oraz włosie. Jest to włosie trochę sierści, trochę gumek. U góry mamy system antyzaczepowy, więc możemy spokojnie łowić tym w drzewach czy w jakichś zarośniętych miejscach. No i przynęta zakładana na haczyk. Troszeczkę bardziej przypominająca dropshota niż klasyczną główkę jigową. So the aim is to have more volume, to move lots of water, but like this, even if it's quite heavy, it's going down and it moves lots of water. Pike on big perch love that. Więc jest to przynęta, tak jak widzicie, o dosyć dużej powierzchni, dzięki czemu robi bardzo dużo zamieszania wody i tutaj jest bardzo dużo, że tak powiem, nacisku tego wody, więc multum wibracji i objętości. Just one thing before, as you can see, we rig the bait just like this. It has more mobility, and when the fish swallow it, it turns like this. It's more easy. You catch more fish like this. Więc tak jak widzicie, jest przynęta założona bardziej jak do dropshota, dzięki temu, żeby przynęta miała więcej ruchów.
i była bardziej miękka i lepiej się prezentowała w wodzie i przy braniu ona też się składa w drugą stronę, więc łatwiej jest nam zaciąć rybkę. So now there are two different actions. The first is to cast just near the shore and start like this with Opadzie działa. Więc pierwszy sposób prowadzenia jest taki, że możemy tą przynętę zarzucić i łowić ją z opadu w delikatnym opadzie. Tak nie zrobię, to już szczupaków to wychodzą. A niech rzuci, zobaczymy, czy zadziała. As you can see, it's moving lots of water. If I go like this, you can already in grass, for example. Possible. It's always moving the skirt. I tak jak widzicie, drugi sposób prezentacji, sposób, który robi najwięcej zamieszania w wodzie, zwykłe prowadzenie. I tutaj możemy prowadzić to w nie. We use mainly two type of bait, either crawfish, like uaku and boogie crow, if we are targeting for big perch or pike in the shore. Or we put some peps or some tipsy. We need more vibrating. Więc możemy tutaj założyć też dwa rodzaje przynęt. Jedne to są wszelkiego rodzaju raczki, które są killerem na okonie. Ewentualnie, jeżeli chcemy troszeczkę więcej zamieszania w wodzie, wtedy gumy, klasyczne rippery, peps, tipsy, te modele. Okay. Yes. I want to precise something about the overjig. It's chciałbym jeszcze coś dopowiedzieć o tej przynęcie. It's really something that Gael developed with Jérôme Riffaut, and without giving you the result, you have to know that I've been using it a lot in fly versus jerk, and with very very good result in shallow water. That was really incredible. It's really fun to fish. And it's really catching a lot of pike and perch as well. Frederik mówi, że jest to przynęta, którą łowił już na edycji filmu Fly versus Jerk, jest w filmie. I przyniosło mu bardzo dużo ryb, w szczególności na płytkiej wodzie. Jest to bardzo takie fajne łowienie, dlatego że jest bardzo efektowne i widzicie niemalże ryby, które to atakują. So now I'm going to present you. Znaczy tam antyzaczep, później Dariusz sobie to nazwa. I'm going to present you the Gigant 49. It's a new crankbait also in the series. This one is has the same body as a previous Gigant, more or less. Kolejna przynęta Gigant, nowa wersja 4,5 cm. Ma bardzo identyczny kształt jak wcześniejsze woblery z tej serii. Just a little bit more fat than the normal Gigant, so the floatability is higher. Jest bardziej krępy, tutaj w korpusie jest troszeczkę grubszy, dzięki czemu jest bardziej wyporny i dłużej utrzymuje się przy powierzchni. It's going to dive like this to 1.8 meters and also you have under. Where I don't have it here. Yeah. Down the scale now. What? Yeah. Not in that one. It was a prototype. Yeah, that's a prototype. Because on the one you have a rig. You can show it like with this transan. So you have one ring like the Slattern, so you can adjust the weight and make it sink, which is really valuable because small crankbait like this. You want sometimes to go really deep, but it's impossible technically to make it. Więc ta przynęta jest tak samo wyposażona w ten pierścień dołu, gdzie możemy sobie zawiesić ciężarek, dlatego że często osoby, które łowią na crankbaity, chciały, żeby te woblery były o wiele bardziej nurkujące. Ten bez ciężarka nurkuje do 2 metrów, natomiast z ciężarkiem dużo, dużo głębiej. That's one crankbait that we have been using also in Perch Pro. Jest to przynęta, którą też używali przy okazji zawodów Perch Pro. And you see it's moving a lot of water. It's really incredible the movement. It's floating really well, so it will
rise between the grass without getting stuck in it. Mm-hmm. Czyli jak widzicie, ten wodor jest bardzo wyporny i szybko wraca do powierzchni. Przy prowadzeniu przemieszcza dużo wody wokół siebie. I tak jak widzicie, można go poprowadzić gdzieś przy roślinach, żeby znurkował, wychodził do góry, nurkował, wychodził do góry. Okay. So now a new version of the Uracro. That one is a 2-inch. Kolejna nowa przynęta, już dobrze znana, była do tej pory w większych rozmiarach. Jest to Huracro. Ta wersja ma 2 cale. So same thing with floating arms. To samo jak we większych modelach, te odnóża są pływające. So in the range we have two type of crow. We have the boogie crow, which is a swimming crow. And this one, the Huracro, is what we call an attitude crow. And attitude, why? Because in fact, it's something you want to walk on the bottom and you use the floatability of the arms to move. Czyli tak jak widzicie, mamy dwa rodzaje raczków. Jeden, który jest bardziej pracujący ramionami. Ten również, tylko że tutaj jest po prostu w wersji pływającej i one zawsze pod wodą nam stają do góry. So attitude, because you see the arms are moving all the time in the water and stay like this. And so you're gonna check it. Okay. So a little bit one trick when you use those attitude crawl like the Huracro. You don't drag it like this too slow on the bottom. It's flat. It doesn't look much, and that's not what it has been designed for. What you want is you want to really up it on the bottom, and you see the movement are much more nice like this. Jedna taka uwaga i rada od Fryderyka, jeżeli łowicie tego rodzaju przynętami, lepiej jest je prowadzić właśnie takimi skokami, żeby te ramiona zawsze ustawiały się do góry. 7 grams, but what is changing that it's a round blade, not a long blade. So it's give it much more action in the water. Czyli kolejna przynęta jigger w wersji 7-gramowej. Kształt troszeczkę zmieniony, żeby zmienić troszeczkę pracę względem wcześniejszych modeli. Wcześniejsze miały długą paletkę. Tutaj paletka jest okrągła. Okay. So this blade is moving more water and it give more movement of the body of the sinker. Ta przynęta przemieszcza większe ilości wody. Ma oczywiście 3 porty, do których możemy zamontować krętlik. And you can have steady retrieve like this, for example for asp or for perch, or you can jig it on the bottom slowly. Czyli możemy wprowadzić tą przynętę szybko zwijając, dawać się to sprawdza przy bolenach i otoniach, ale możemy również jigować. As you can see, it's always turning. Even if I go really slowly, it's move. I tak jak widzicie, cały czas to ciało przemieszcza się na boki. Easy to cast, easy to use. Bardzo proste w użyciu i przy zarzucaniu. So, next. This is the new Bumpy. You've got 2 size, 8 color each time. We really work hard for it. You can rig it if you want on jigged normally. But we have some space here on here to make Texas hook if we prefer. Więc jest to przynęta, która się nazywa Bumpy. Jest to nowość na ten rok. Przynęta
nad którą bardzo długo pracowali. Jest w wersji 9 i 11 cm w 8 kolorach. Możemy ją montować na klasyczną główkę jigową, jednak ma również kieszenki dwie. Dzięki temu bardzo łatwo możemy zamontować haczyk typu Texas. We made it mostly for Zonder and Perch. The aim is to have a vibration different than you can find on the Peps. It's more speed vibration, a little bit more aggressive. Czyli jest to przynęta, która jest troszeczkę inaczej zaprojektowana niż na przykład Peps. Ona ma tutaj troszeczkę więcej, daje więcej wibracji i troszeczkę jest żwawsza w wodzie przy prowadzeniu. As you can see, the tail is seen at the beginning, so it means that at every speed it swim. Jak widzicie, ogonek zaczyna już pracować przy najmniejszym podciągnięciu, dzięki czemu się miesza tu bardzo dużo wody. Przęsa cały czas jest w ruchu, nawet przy takim delikatnym prowadzeniu. Okay for you? So now it was the new small bait, and Fred is going to present you the bigger bait that we have done this year. To była najmniejsza przynęta, którą zaprezentowaliśmy. Teraz Fryderyk nam pokaże troszeczkę większe. So after the success of the G-bump for the pike, we wanted to have something different, so a little bit lighter and bigger. So we get out the Gunzilla. Więc po dużym sukcesie gum G-Bomb chcieliśmy stworzyć troszeczkę inne gumy, które będą lżejsze, i dlatego stworzyliśmy Gunzilla. Ile ta guma waży? So, how many grams they have? Good question. I don't remember. So we have two size. 90 cm and 23 cm. Czyli mamy dwa rozmiary, 17 cm i 20. No. A na wagę odpowiemy później, musimy sobie. Yeah, we can have a look. But the reason I'm talking about the weight is because for the size the amount of plastic is less because it's thinner and it allowed the bait to really move. Really nice. Czyli guma przy tej długości jest po prostu bardzo odchudzona. Dzięki temu straciliśmy tyle wagi. And what we wanted a bait that is going to move at ultra slow speed. Jest to przynęta, która będzie pracowała już nam przy bardzo wolnym prowadzeniu. Dzięki temu, że też to ciało jest troszeczkę płaskie, ona będzie pracowała nad całym korpusem. So if you really want to speed up, you will keep on the G-bump. The G-bump is more stable. If you want to really slow down and have a big movement on the tail, you're gonna choose the Gunzilla. Więc jeżeli chcemy łowić szczupaki tak na dobrą sprawę na szybko, agresywnie, Fryderyk bardziej poleca G-bomby, natomiast jeżeli chcemy łowić bardzo leniwie, wtedy stosujemy Gunzilla. New size of Nayad, bigger one. Ganki jeszcze zaprezentujemy nową przynętę. Znacie pewnie Najady, jest to wcześniejsza, mniejsza wersja. Teraz stworzyliśmy wersję w 10 cm. So when we have increased the size, we have modified a little bit some of the feature, like the arms or the legs. You have the tentacles. They are longer and the arms are stronger. Troszkę zmodyfikowaliśmy tą przynętę, te odnóża, które odchodzą tej przynęty, one są teraz troszeczkę dłuższe i z troszeczkę mocniejszego materiału. So it's a bait as a smaller size, you can use it on jighead, drop shot, tiny Texas hook on the Carolina rig. It's really versatile. Bardzo uniwersalna przynęta, którą tak na dobrą sprawę możemy zastosować przy metodzie typu Karolina czy dropshocie, jak również klasyczna główka, też bardzo fajnie prezentuje tą przynętę. Dokładnie.
Some fishermen wanted a bigger one, so now we make it, and it goes really well for zander or perch, as well as for big trout. Przynęta, którą tak naprawdę dopominali się wędkarze, dlatego że chcieli większą wersję najada. Przynęta, która łowi głównie okonie i sandacze, ale również dobra jest the trolls, jest? Ja. Przy pstrągach. Bardzo dobrze na pstrągi działa, szczerze mówiąc. Okay. Super, ja to pstrągi na It's really that's the reason I insist. The arms are stronger, so they vibrate. They don't tilt and stay on the body and they don't move. They really counterbalance. Tak jak widzicie, ramiona są bardzo sztywne. Dzięki temu dają bardzo dużo wibracji w wodzie, a nie składają się wzdłuż tak jakby ciała tej przynęty. So I think we have finished Gunki.